Naszym gościem jest minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Mariusz Błaszczak. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Wiem, że to gorący czas, dlatego cieszę się, że udało nam się przynajmniej chwilę, uda nam się chwilę porozmawiać. Panie ministrze, doszło do kolejnych ataków na Polaków na Wyspach Brytyjskich kilkanaście godzin po Marszu Milczenia, mniej więcej kilometr od miejsca, gdzie zamordowano Polaka. Jak pan minister skomentuje te wydarzenia, pojawiają się też informacje, że pan minister wraz z szefem MSZ-u i Sprawiedliwości mają jechać do Wielkiej Brytanii. Tak, ta wizyta jest przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o spotkanie z naszymi odpowiednikami w rządzie jej królewskiej mości, a chodzi o niepokojące wydarzenia, dlatego że mieliśmy do czynienia z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym naszych rodaków, no i teraz ponowne pobicie. Ja chcę zadać pytanie mojej odpowiedniczce, pani minister Zjednoczonego Królestwa, jakie działania zostały podjęte, żeby wyeliminować takie zagrożenie w przyszłości. I to jest cel mojej wizyty. Czy nasi obywatele mogą czuć się bezpieczni, no przynajmniej pod tym kątem, że polskie państwo będzie upominać się o to bezpieczeństwo? Proszę ojca, no niestety bardzo mi przykro, ale właśnie teraz pani premier mnie poprosiła na konsultację przed tą wizytą, także rozumiem. Bardzo serdecznie przepraszam słuchaczy i odpowiem na ojca pytanie przy następnym połączeniu. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam. Rozumiem. Szczęść Boże, panie ministrze. Dobrze, proszę państwa, gorący czas, zwłaszcza dla ministra spraw wewnętrznych, administracji, spraw zagranicznych i sprawiedliwości, albowiem trwają konsultacje w sprawie wyjazdu ministrów do odpowiedników ministrów Zjednoczonego Królestwa w sprawie tego, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Przypomnę, że doszło do pobicia dwóch naszych obywateli. Mniej więcej kilometr od miejsca, w którym zginął Arkadiusz J., a więc ta ofiara, która została uczczona w Marszu Milczenia przez naszych rodaków, władze polskie domagają się wyjaśnień i sprawdzać będą, jakie kroki policja brytyjska, państwo brytyjskie podejmuje w sprawie przemocy wobec Polaków.